Telewizja w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, witam państwa. To jest popołudnie z naszą telewizją, z Telewizją w Polsce.pl. Pilnujemy Polski od rana do wieczora. Rozmawiamy z najważniejszymi gośćmi, komentujemy najważniejsze wydarzenia w studio. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie. Niejednokrotnie rodzice, kiedy stają przed decyzją, gdzie powinno urodzić ich dziecko, czy za granicą, czy w Polsce, kiedy kobieta zachodzi w ciążę na obczyźnie, to właśnie stają przed takim ogromnym, trudnym wyborem, czy wrócić do kraju i pozwolić właśnie dorastać swojemu dziecku w Polsce z bliskimi, w kulturze, tradycji polskiej, czy też właśnie krzewić ją, pokazywać ją dziecku tam na obczyźnie. Dobrze się staje, jeżeli rodzina wraca jednak mimo wszystko, natomiast gorzej, jeżeli te czynniki, które sprawiły, że rodzina wyjechała, czyli właśnie lepsze pieniądze, bo to trzeba powiedzieć, Polacy emigrują głównie ze względu na wyższe zarobki na zachodzie, ale także lepsza jakość usług, między innymi medycznych, bo chodzi przecież o urodzenie nowego człowieka, nowego Polaka za granicą. To są bardzo trudne decyzje i tutaj warto zastanowić się właśnie rzeczywiście, jak zaktywizować, jak pomóc tym Polakom za granicą. Przechodzę do kolejnego tak, ale etapu, jeśli można tylko jedną rzecz jeszcze dodać, bo to w tej kadencji parlamentu, przy tym rządzie, pan prezydent skierował do parlamentu swoją inicjatywę ustawodawczą, która została uchwalona, i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, z którą wcześniej nie mieliśmy, że każde dziecko, które chodzi do polskiej szkoły, bez względu na to, jaki jest typ tej szkoły i bez względu na miejsce na świecie, gdzie ta szkoła jest zlokalizowana, ma prawo do polskiej legitymacji. To z jednej strony symbol, którego wcześniej nie było, ale z drugiej strony, jak to dziecko przyjeżdża do Polski, to jest traktowane dokładnie w ten sam sposób, jak ci uczniowie, którzy uczą się w Polsce, czy to gdzieś, gdzie jedzie i korzysta z komunikacji, czy to miejskiej, czy jedzie gdzieś pociągiem, czy wtedy, kiedy wchodzi do jakiegoś muzeum. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo to jest taki dowód na to, że Polska pamięta, że Polska wspiera i też zachęca do tego, żeby te dzieci do tych polskich szkół chodziły. A jednocześnie to jest, myślę, taki symbol. Pewnie to dziecko, które w wieku 6-7 lat, zamiast w sobotę bawić się jak jego rówieśnicy, ono musi pójść do szkoły i się uczyć polskiego, może ono jeszcze w tym momencie tego nie rozumie, ale jak ono wyrośnie, dorośnie, to myślę, że ono będzie wdzięczne rodzicom za to, że do tej szkoły chodziło i będzie miało też taką symboliczną pamiątkę, właśnie tą legitymację szkolną, którą pewnie będzie za parę lat pokazywać już swoim dzieciom. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o symbolikę także, chociaż może to jeszcze więcej. 2 maja to jest Dzień Polonii i Polaków za granicą, również ustanowiony już za czasów tego rządu w 2016 roku. Zbliżamy się do tej daty 2 maja już niedługo. Ta data, to ustanowienie tego dnia właśnie Dniem Polonii i Polaków za granicą ucieszyło wielu, prawda, za granicą, w Wielkiej Brytanii na przykład. Tak, to taki dzień, który będąc dniem łączności, będąc dniem Polaków, Polonii, Polaków mieszkających za granicą, pan prezydent Andrzej Duda postanowił ten dzień świętować. To również dzień flagi i on, i pan prezydent tego dnia zaprasza działaczy polonijnych i organizuje specjalne święto, właśnie takie bardzo oficjalne, bardzo formalne w tej pierwszej części, ale też pokazujące znaczenie naszych rodaków za granicą. I to taki dzień, w którym z jednej strony pan prezydent odznacza działaczy polonijnych, tych, którzy działają na rzecz naszych rodaków za granicą, czy tu w Polsce, czy gdzieś poza granicami Polski, ale też wręcza biało-czerwone flagi, wręcza instytucjom, które z jakiegoś powodu są istotne, czy to mają jubileusz, czy są to instytucje właśnie promujące Polskę. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, szczególnie w tym dniu, bo pamiętać powinniśmy oczywiście codziennie, ale szczególnie w tym dniu, i to jest taki właśnie dzień dedykowany tym, którzy mieszkają poza Polską, i to jest też taki symboliczny dzień,
powiedzmy też to w przededniu 3 maja, także w bardzo ważnym dla Polski momencie. Mówiąc o Polakach za granicą, musimy zaznaczyć, że to jest ogromna liczba. W Wielkiej Brytanii niespełna teraz 1 000 000 osób. W Irlandii też niecały 1 000 000 osób. W Islandii nawet 13 tysięcy Polaków, ale Islandia jest malutka. Jesteśmy tam największą mniejszością narodową. W Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Tam z kolei 19 maja prezydent spotka się z tymi Polakami, którzy w Chicago konkretnie mieszkają. Tak, to była takie pytania właściwie od momentu, kiedy pan prezydent wygrał wybory prezydenckie, były kierowane. No, kiedy pan prezydent spotka się z największą rzeszą Polaków mieszkających poza granicami Polski. Mówi się o tym i tak rzeczywiście jest, że w granicach metropolii chicagowskiej mieszka, to jest druga polska społeczność po Warszawie. I 19 maja zapowiedział to pan kolejne prezydent. Kolejne województwo. Tak można powiedzieć, zapowiedział pan prezydent, że wspólnie z małżonką para prezydencka spotka się z naszymi rodakami. Liczymy na to, że to będzie wielkie spotkanie. Liczymy na to, że to będzie wielkie święto, bo nam też to jako Polonii jest, nam jako Polakom, ale też Polonii jest to bardzo potrzebne, bo Amerykanie muszą też zobaczyć, że Polaków jest dużo, że potrafią się zorganizować, że z Polakami się po prostu trzeba liczyć. O właśnie, a przypomnijmy, panie ministrze, ale czy Polacy za granicą potrafią się zorganizować? Dotychczasowe wizyty pana prezydenta pokazują, że tak. W różnych miejscach, w których jest pan prezydent, Polonia potrafi się zmobilizować. W wielu miejscach na te spotkania przychodzi bardzo wielu naszych rodaków i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Myślę, że szczególnie ważne jest tam w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że tam osób, które czują się Polakami, które mówią o sobie, że są Polakami, czy są polskiego pochodzenia, jest prawie 10 milionów. To jest naprawdę bardzo duża rzecz. Oczywiście w całych Stanach Zjednoczonych, ale część z nich, i to znaczna część, mieszka właśnie w tej aglomeracji chicagowskiej. Ja jestem przekonany, że to będzie święto polskości i jednocześnie w tym jakże ważnym roku, bo przecież świętujemy rok stulecia odzyskania niepodległości. To będzie takie największe spotkanie pary prezydenckiej z naszymi rodakami spoza granic Polski. O ile jeszcze ta organizacja wśród Polonii jest rzeczywiście widoczna wśród tego starszego pokolenia, to tak zwana stara emigracja, to już ta nowa emigracja. Po 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, tu mowa właśnie o Unii Europejskiej, no ale też w Stanach Zjednoczonych, to już ta nowa emigracja ma problemy z taką aktywizacją, z takim stanięciem, wystąpieniem w imieniu całej Polonii. Ja nie chcę jeszcze mówić, jak to spotkanie ma wyglądać. Nie wiem do końca, kto będzie brał w nim udział, ale ja mam taką nadzieję i mam nadzieję, że to się uda, że właśnie młodzi ludzie przyjdą zobaczyć pana prezydenta, przyjdą posłuchać pana prezydenta. I to jest też o tyle ważne, że tam w tym Chicago ci młodzi to są już ci, którzy się w zdecydowanej większości tam urodzili, czyli oni, tak, oni nie wyjeżdżali jako małe dzieci z Polski. I dotyczy to tych, nawet tych, którzy dzisiaj tam chodzą do średnich szkół. Myślę, że takie spotkanie będzie dla nich też istotne, bo będzie to będzie właśnie zbliżenie pomiędzy nimi tam na co dzień mieszkającymi, a są wśród nich tacy, którzy jeszcze w Polsce nigdy nie byli, a panem prezydentem, i będzie to też dla nich, myślę, taka bardzo ważna lekcja historii właśnie w tym szczególnym 2018 roku. Jeśli mowa o Polakach, to rząd, pan minister w osobie pana ministra zrobił także wiele, jeśli chodzi o pamięć i takie krzewienie, podtrzymywanie kontaktów z Polakami na kresach wschodnich. Tu już nawet nie mówimy o Polonii, ale właśnie o Polakach na kresach wschodnich. Tak, i to jest taka i toczy się pod patronatem pary prezydenckiej akcja wsparcia dla naszych rodaków na wschodzie. Pan prezydent mówi, że to nawet nie tyle na wsparcie, ile to jest podziękowanie dla nich za to, że oni trwają w polskości, za to, że oni są dumni z tego, że są Polakami, a przypomnijmy, mieszkają na terenach, gdzie za tą polskość płaciło się bardzo wysoką cenę. Najwyższą. Często najwyższą, życie. Tak.
I stąd ta akcja wdzięczności. Rzeczywiście kilka razy do roku wyjeżdżają takie konwoje z pomocą. To jest z jednej strony pomoc dla najmłodszych, to są wyprawki szkolne, to są podręczniki, to jest to, co jest potrzebne do nauki, nie tylko pomoc polskiego. Polskim szkołom też, polskim, prawda? Szkołom, polskim dzieciom, to są też zabawki, ale to jest też w niektórych miejscach pomoc humanitarna. Ta pomoc w zeszłym roku dotarła do naszych rodaków mieszkających w Mołdawii, mieszkających na Ukrainie, mieszkających również w Rumunii. To rzeczywiście jest tak, że myślę, że to jest o tyle w jakimś sensie niesamowite, że my docieramy do takich miejsc, do których rzadko kiedy dociera ta pomoc. My staramy się ją dostarczać nawet do domów tych zasłużonych dla polskiej społeczności, a z drugiej strony dla nas, dlatego mówię, to jest niesamowite, bo dla nas to jest też niesamowita lekcja. Od tych ludzi się naprawdę można uczyć, można się uczyć patriotyzmu. Tak, można się uczyć patriotyzmu, można się uczyć wiary, można się uczyć też pewnej wdzięczności za to, co się ma. A muszę powiedzieć, że bardzo często trafiamy do takich miejsc, w których naprawdę jest bardzo niewiele. Ci ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach. W niektórych z tych miejsc tak naprawdę język polski już zanika. Uczą się tego polskiego ci najmłodsi, bo oni widzą w tym swoją szansę, ale myślę, że my musimy pamiętać o naszych rodakach na wschodzie, musimy ich wspierać i musimy być im wdzięczni właśnie za to, że oni są, że oni o Polsce pamiętają, że oni się za Polskę modlą. Oni chcieliby wrócić, prawda? Tak. Jak wyglądają te powroty? Rząd zaznaczał, mówił o tym, że najpierw wyciągniemy właśnie rękę po naszych Polaków na Kresach Wschodnich. No, a jest dopiero ustawa, potem będziemy myśleć o imigrantach. Jest ustawa repatriacyjna. Rzeczywiście nasi rodacy z Kazachstanu mają teraz większe możliwości, by wracać do Polski, ale ja muszę powiedzieć, że to są te historie, których my jesteśmy świadkiem, te momenty, w których tam jesteśmy i słyszymy. To są takie sytuacje, które jest nawet trudno sobie wyobrazić. Choćby starsza pani opowiada o tym, że jak jej rodzina wybierała miejsce do mieszkania, to mieszkanie czy ten dom musiał mieć okno skierowane na zachód, bo oni musieli patrzeć w kierunku Polski. Tak. Inna pani, która tak naprawdę jeszcze jako dziewczynka, małe dziecko, została zesłana do Kazachstanu, straciła obie dłonie. Ona do dzisiaj, mieszkając sama, mówi o tym, jak kocha Polskę, mówi o tym, jak trzeba podtrzymywać wiarę, jakie to jest wszystko ważne. To są tacy cisi bohaterowie tego, że ta polskość w tych miejscach często przez dziesiątki lat przetrwała. I stąd jest właśnie to, o czym mówi pan prezydent Andrzej Duda, bo on mówi o tym, że my jesteśmy im wdzięczni i mamy za co być wdzięczni. I cieszę się, że ta akcja trwa, cieszę się, że ona jest objęta patronatem pary prezydenckiej i cieszę się też z tego, że do tej akcji się też włączają nasi rodacy z zachodu. Oni często organizują zbiórki, oni często chcą w tej akcji brać udział, a my z kolei gwarantujemy jako Kancelaria Prezydenta, że cała ta pomoc, która wyrusza do naszych rodaków, ona trafia do tych, do których trafić powinna, i ona trafia do tych, którzy na tą pomoc też czekają. Cisi bohaterowie i nauczyciele patriotyzmu, tak należy mówić o Polakach na wschodzie. Ja myślę, że tak, że to jest właśnie taka bardzo krótka ich definicja. Piękna definicja, i tą definicją musimy zakończyć tę rozmowę. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę wracamy z najświeższymi informacjami z dzisiejszego dnia.